Siemanko, z tej strony Kamyk, witam Was w kolejnej porcji informacji o EA FC. Natomiast dzisiejszy odcinek jest to zapowiedź jutrzejszego odcinka, ponieważ jutro mija embargo na to, co można powiedzieć więcej, jeżeli ktoś wie więcej, a ja przez przypadek wiem więcej, więc jutro wieczorem około 19-18 powinien pojawić się odcinek na kanale, no bo już niektórzy grali, czy ja grałem? Jest to prawdopodobne, że grałem, ale dopiero będę mógł mówić o swoich wrażeniach, o tym, co jest nowe, o dużo rzeczy, które wiem, a które nie mogę się podzielić, ale podzielę się częścią informacji tym, które mogę teraz, a jutro wbijacie i dowiadujecie się o wiele więcej. Więc zaczynamy, to jest taki już takie smaczki przed tym, co będzie jutro. No bo już parę dni temu pojawił się trailer, gdzie były niektóre rzeczy powiedziane, były niektóre rzeczy pokazane. Na Twitterze chodzą informacje, które już są prawdopodobne bardziej lub mniej. Tak czy inaczej zaczyna się hype na EA FC i o dziwo na prezentacji nikt nie powiedział słowa FIFA, więc już wszyscy tam mają mocno zakorzenione, że to jest EA FC 24 i w tą grę będziemy właśnie grali. A jeżeli wy zagracie w tą grę do 1 listopada, to wtedy wasze konto będzie miało tego założyciel UT, w sumie już nie FUT, tylko założyciel Ultimate Team. To miało miejsce tylko dla ludzi chyba, którzy grali w FIFA 11 i 12, z tego co pamiętam, że jeżeli spotykaliście kogoś i widzieliście, w którym roku on założył tą swoją drużynę. No i zazwyczaj to wiecie, 17, 18, 19, 20, ale byli też założyciele FUT. To znaczyło, że ktoś gra już na przykład 10 lat w FIFA i no wtedy oczywiście było to takie groźne, że widać, że ktoś gra i poświęca tej grze dużo czasu, więc jeżeli wy chcecie w EA FC mieć taką ikonkę, taką założyciela FUT, że gracie od początku, to musicie do 1 listopada zagrać w tą grę. No ale pewnie niektórzy z Was już zastanawiają się, czy opłaca się kupić Early Access, co będzie w tym Early Accessie. Oczywiście, oprócz tego, że będziecie mogli, jeżeli kupicie tą wersję lepszą, tą wersję Ultimate, to wtedy, oprócz tego, że w 7 dni wcześniej zagracie, to tego nie było wcześniej. Około 3 do 5 dni przy tym Early Accessie było można grać, ale 7 dni to jest w ogóle kolosalna różnica. Wyobrażacie sobie, że macie tydzień na zbudowanie swojego zespołu w Ultimate Team więcej od innych? No to ja wiem, że ja na przykład, albo inni youtuberzy czy streamerzy, którzy są w EA, mieli tego czasu zawsze dużo, dużo więcej i była to przewaga. Natomiast tutaj 7 dni dla każdego, no myślę, że sporo osób skusi się na tą opcję od EA, żeby mieć 7 dni wcześniej. Do tego oczywiście 4600 EA pointsów, to co było wcześniej, czyli po prostu zawsze te punkty na start, które można wydawać na paczki. Nie martwcie się, rynek zostaje, paczki zostają, to wszystko zostało potwierdzone. Były oczywiście plotki, że może rynku nie będzie, ale to wszystko jest. Więc są te EA Pointsy. Będzie oczywiście jakaś karta Nike Ultimate Team na wypożyczenie, bo to będzie chyba pierwszy event Nike. Nike ogólnie EA podpisało dużo umów z dużą ilością firm, które będą pokazywały się nam w samej grze i dzięki tym współpracom, oczywiście oprócz tego, że EA zarobi masę pieniędzy, to będą ciekawsze rzeczy do zrobienia. Możliwe, że na przykład w karierze będziecie mogli podpisać jakąś umowę z jakąś firmą. I wtedy na przykład dostajecie jako zawodnik więcej pieniędzy, albo jako wasz team. To jest bardzo ciekawe, co się dzieje. Oczywiście taki Nike Ultimate Team karta na wypożyczenie powinna do was trafić, no ale to tylko na wypożyczenie. Dostaniecie też strój Nike razem z EA. Bardzo fajny jest ten strój. Chyba mam nadzieję, że gdzieś tutaj pojawi się jego skin. No i oczywiście z pierwszej drużyny tygodnia dostajecie zawodnika. To oczywiście odnośnie Ultimate. Do Ultimate jeszcze, Ultimate Team jeszcze wrócimy, już nie mówię FUT, bo to nie jest FIFA Ultimate, tylko EA FC Ultimate Team, ale o tym nieważne. Słuchajcie, na trailerze było kawałek z kamery, z pierwszej osoby, no i chodzą plotki, nawet są potwierdzone, że będzie możliwość grania z pierwszej osoby. To jest w ogóle jakiś taki kompletny game changer. Nie wiem, ilu osobom będzie się to podobało, ale jeżeli wchodzimy w takiego, wiecie, ktoś gra karierę zawodnika i chce się totalnie wczuć w tego zawodnika, chce być na tym boisku i jeszcze do tego jakby doszedł za jakiś czas VR, to jest w
w ogóle kompletnie byście się czuli jak na boisku. Słuchawki, VR, biegacie po boisku, biegacie po Santiago Bernabeu, po Camp Nou i innych tych boiskach, bo jak wiemy, EA ma licencję na wszystkie stadiony w Lidze Hiszpańskiej, bo jest sponsorem Ligi Hiszpańskiej całej, zresztą ta La Liga EA Sports, tak właśnie nazywać się teraz będzie Liga Hiszpańska, więc no, fenomenalna sprawa i jestem ciekawy, jak dużo osób, na ile to wciągnie ta kamera z pierwszej osoby. Zostajemy w trybie kariery, ale teraz kariera menadżera. No i jeżeli mówimy o tej kamerze, to ma być podobno tryb spektatora. Czyli, no wiecie, mogliście sobie ustawić, Koza mi to tłumaczył, że możecie sobie ustawić tak, że macie dwie drużyny, które grają na siebie i sobie po prostu to oglądacie. No ale jeżeli jesteście menadżerem, jeżeli chcecie prowadzić swój zespół od A do Z, to to fajnie by było to z ławki widzieć. I podobno właśnie taka kamera pojawia się w karierze, że jesteście na ławce, widzicie wszystko z perspektywy ławki rezerwowych, no i to jest fenomenalne. To dla kogoś, kto gra karierę, w końcu są jakieś fajne zmiany. Oczywiście, najważniejsze zmiany to są takie, żeby nie było aż tyle pieniędzy w karierze, żeby to wszystko było bardziej rozbudowane. No ale idziemy w jakimś kierunku i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby właśnie tak już imersyjnie przenosić się na to boisko i patrzeć sobie, być tym menadżerem, obserwować z boku. Jestem ciekawy, czy to się szybko nie znudzi, ale jeżeli nie, no to możecie przecież zmienić tą kamerę bardzo szybko. W każdym razie uważam, że jest to mega zmiana. Packing the stands and putting you on the pitch. But it's time to get closer. Do tego dochodzi nowe menu, po którym podobno będzie można się szybciej i lepiej poruszać, będzie bardziej intuicyjne, czyli to, co częściej klikacie, czyli na przykład wiecie, często wchodzicie na przykład w sklep, to ten sklep będzie wam się pokazywał wyżej, często gracie w proklapsy, swoją drogą crossplay w proklapsach, a propos, zapomniałbym, wreszcie w proklapsach mamy crossplay i nie trzeba grać już na jednej konsoli, więc to jest fenomenalna sprawa, myślę, że łatwiej teraz będzie zbudować sobie drużynę 11 na 11 i grać te w proklapsy. Liczę, że po prostu w tych proklapsach wreszcie coś się zmieni i będę sam częściej tam budował swojego zawodnika i w te proklapsy grał, no bo jednak to jest 11 na 11 jest naprawdę, uważam, drugim najlepszym trybem po Ultimate dla mnie, nawet lepszym od kariery, ale musieliby to po prostu bardziej rozbudować. Tak czy inaczej, crossplay będzie w proklapsach. Here we go. This is a whole different game. Wiem, że dosyć szybko dzisiaj te info idzie, ale jutrzejszy filmik będzie o wiele, wiele dłuższy. Tam będę mógł powiedzieć o wiele, wiele więcej. Zresztą zabieram się do nagrywania tamtego odcinka od razu po tym, jak ten skończę, tę zapowiedź, to jutro już szersze informacje, jutro już jakieś opinie o grze będę mógł wam powiedzieć. Tak czy inaczej, słuchajcie, jeżeli chodzi o Ultimate Team, wreszcie posłuchali nas, doszło do tego, że nie będziecie musieli zmieniać pozycji zawodnika. Jeżeli alternatywną pozycję ma na przykład Messi, prawe skrzydło i do tego napastnik, to niezależnie gdzie go postawicie, on będzie miał pełne zgranie i nie trzeba będzie używać karty zmiany pozycji. Dzięki temu też w drafcie wreszcie nie będziecie mieli lewy ofensywy wahadłowy i nie możecie go zmienić na lewego obrońcę. Teraz gdziekolwiek go postawicie, będzie miał pełne zgranie, więc to jest ta zmiana, której potrzebowaliśmy po prostu. Ma alternatywną pozycję zawodnik, dajecie go tam, nic nie trzeba zmieniać. To jest, jakby tego nam było trzeba. Podobno też będą zmiany do ikon, bo wiemy, jak ikony dawały zgranie. W sumie go nie dawały w tym roku w FIFA 23. Po prostu dawaliście ikony i tak jak w poprzednich FIFAch zawsze robiło się tak, jeżeli były te połączenia. Oczywiście zostaje stare zgranie, to też, znaczy stare zgranie. Zostaje to zgranie z FIFA 23, które wyglądało tak, że macie do 33 punktów zgrania, ale jak wiemy, w poprzednich FIFAch były te połączenia między zawodnikami. I często na przykład, nie wiem, dawaliście sobie na lewe skrzydło, powiedzmy, Neymara, no i dawaliście sobie jakiegoś tam napastnika, jakiegoś środkowego pomocnika i były dwa, jeżeli chodzi o ikony i po prostu ten Neymar mógł tam być, a reszta składu to mogła być inna liga. Teraz jak daliście sobie ikonę napastnika i ikonę środkowego pomocnika, to oni, jeżeli nie byli Brazylijczykami, to takiemu Neymarowi nie dawali kompletnie zgrania. W tym roku ma być to zmienione, mają te ikony dawać więcej zgrania, na jakiej zasadzie i jak to będzie wyglądało, opowiem wam o tym jutro, bo nie mogę tego zdradzić, a wiem, tak czy inaczej jest ta informacja już wyszła, że ikony będą dawały lepiej zgranie, bo teraz karty Hero dawały lepsze zgranie niż karty ikon. No i zostawiając w Ultimate Team, jeszcze ciągnąc wątek, oczywiście to już jest potwierdzone, nawet widzieliśmy na trailerze, jak Figo zmieniał się z zawodniczką, kobiety będą w tych
samych paczkach, co panowie, kobiety będą mogły być wymieniane na liście transferowej, po prostu tak jakbyśmy dodali sporą pulę kart zawodników do Ultimate Team. Do tego oczywiście, jeżeli chodzi o zgranie, no to nie wiem, Sam Kerr, która jest z Chelsea, będzie dawała zawodnikom z Chelsea zgranie, po prostu na takiej samej zasadzie, jakbyście mieli dodatkowych zawodników. I tak też to będzie wyglądać. Poznamy mnóstwo kart kobiet. Oczywiście pojawią się jakieś mega niskie, zwinne kobiety, które będą mijały Van Dijk'a. Pewnie tak będzie, ale właśnie też czytałem o tym w taki sposób, że ludzie są oburzeni, że jak to kobiety i mężczyźni będą grali w jednych zespołach, a nie mówi się o tym, że w Ultimate Team to wiecie, no, to jest tryb, w którym gracie Czechem na napastniku, albo gracie zawodnikami, którzy już odeszli z tego świata, więc jakby mi się wydaje, że spora część osób gdzieś to przełknie i już za 2-3 miesiące będziemy się bawili w tym Ultimate z kobietami i będą pewnie jakieś takie super karty, super zwinne i będą bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o zwinność, jeżeli chodzi o to Playstyles, to jest coś nowego, oprócz tego, że oczywiście Hypermotion V to jest coś nowego, o czym będę wam jutro więcej mówił, to też wchodzą Playstyle i to jest totalny game changer. To jest coś, co podobno ma wpłynąć na styl, w jakim twój zespół będzie grał. Ja mówię, o tym będę mógł jutro powiedzieć więcej i o playstylach będę chyba gadał z 10-15 minut, bo uwierzcie mi, to jest coś, co może sprawić, że gra nie będzie polegała tylko na tym, że będzie jeden styl grania, tylko każdy będzie mógł odnaleźć swój styl grania, swój styl wyprowadzania akcji przez nadawanie zawodnikom playstyle. I o tym będę mówił jutro więcej. O wszystkim jutro wam więcej powiem. To jest taka zapowiedź. Przypominam, jutro godzina 19, odcinek prawdopodobnie na 99%. Tutaj klikajcie subskrybuj, jeżeli chcecie więcej o EAFC wiedzieć. Ja spadam, bo już po mnie jadą, bo już powiedziałem za dużo. Także trzymajcie się, do usłyszenia. Widzimy się jutro. Cześć!